ogarniamy się dzisiaj razem na Mona Day, czyli na mój event. Dzisiaj jest też premiera mojej najnowszej kolekcji o 15, więc zapraszam Was na Mones. I mam bardzo mało czasu, więc musimy szybko. Kolekcja jest w kolorach takich biało-różowych, więc robimy różową krechę na szybko. Na dolną powiekę daję sobie... Nie mam kredki białej, więc skorzystam z mojego eyelinera, swoją drogą z mojej kolekcji. Ostatnio właśnie bardzo lubię ten efekt, jak jest coś białego pod spodem. Teraz robimy... A! Moje odkrycie, uwaga! To jest taki różo-rozświetlacz z Inglota i ja go sobie daję po prostu pędzelkiem tym samym co do różu, tylko po prostu tutaj na samą górę. Na usta dam konturówkę Genzy, bardzo ją lubię, taką pomadkę z Benefitu i błyszczyk z mojej kolekcji. I tuszujemy rzęsy, ostatnio moja ulubiona maskara Benefit. Ej, się teraz tak zastanawiam, co ja mam zrobić z włosami. Jedzonko przyniósł mi kochany. A jeżeli chodzi o ubranie, to ubieram mój secik z nowej kolekcji, więc Wam od razu pokazuję. Już możecie wchodzić na Mones, bo już jest dostępny. O nie, one są mokre, kurde, bo ja je wypram. Ale koszulka jest sucha, więc ubiorę na pewno koszulkę. Czyż ona nie jest piękna? No ja uważam, że jest. Tutaj nie mogę ubrać tych moich dresów, bo są mokre, więc stwierdziłam, że ubiorę chyba te spodnie. Ale one są jakieś wygniecione. Ubieram mokre, nie interesuje mnie to. Uwaga, tak się prezent. Robię warkocza, bo powiem Wam szczerze, że ja się stresuję tymi wydarzeniami zawsze. To nie jest tak, że tylko Wy się stresujecie. Biżuteria. I słuchajcie, wyrobiłam się. Dobrze. Perfum i życzę Wam wesołego dnia dziecka. Widzimy się na Mona Day. Taki juicy mam.